czy cztery. Dzień dobry, witamy w nowym odcinku programu Ostoja Inspiracji. Dzisiaj, no, jak zwykle chyba zresztą, jesteśmy znowu w nietypowym miejscu u pani Joanny Grygier, która prowadzi Centrum Edukacji Artystycznej, kształcąc głównie dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Od tych dzieci chciałbym zacząć trochę naszą rozmowę, zanim przejdziemy trochę do pani historii, bo ostatnio w Olsztynie mieliśmy okazję, no, jako zespół z tej inspiracji brać udział w gordonkach, które pani prowadzi. Jakbyśmy mogli trochę słów o tych gordonkach, czym to jest i co dzieciom daje. Gordonki są to zajęcia umuzykalniające dla dzieci od momentu narodzin. Twórcą teorii, na której opierają się te zajęcia, był profesor Edwin Elias Gordon. Był to amerykański muzyk, psycholog muzyki, a także kontrabasista jazzowy, który całe swoje życie zawodowe poświęcił na badanie rozwoju uzdolnień muzycznych u dzieci. Na podstawie tych badań, które przeprowadził, doszedł do wniosku, że najlepiej jest umuzykalniać dzieci używając tylko głosu ludzkiego. Co też pani robiła na tych zajęciach? Tak. Mało mówienia było. Mało mówienia, tak. Te zajęcia są bardzo treściwe. Obfitują w różnorodny materiał muzyczny. Na tych zajęciach ja improwizuję. Improwizuję rytmizując, jak i śpiewając. Zainteresowanie, rozumiem, takimi zajęciami, bo byliśmy w Olsztynie, jest, no, chyba dosyć spore, jak na takie, no, unikatowe. Czy w ogóle jakby zainteresowanie taką formą edukacji dzieci według pani rośnie, czy jak to wygląda? Tak, zdecydowanie to zainteresowanie rośnie. Rośnie też, zwiększa się też świadomość rodziców, którzy myślę, że czytają na temat tego, jakimi metodami najlepiej jest pracować z dziećmi. Z roku na rok tych rodziców, którzy uczęszczają z dziećmi na zajęcia, jest coraz więcej. No, myślę, że ma to bardzo dobry wpływ zarówno na rozwój muzyczny dzieci, jak i na pogłębienie relacji dziecka z rodzicem podczas takich zajęć. Zacząłem od tego tematu nieprzypadkowo, ponieważ, no, jest to osobiście dla mnie bardzo unikatowa sprawa. Więc pomysł na to się narodził nagle, czy była to jakby przemyślana taka pani, taki przemyślany pomysł, żeby wejść na nasz lokalny rynek? Ja w swojej pracy współpracuję z kilkoma przedszkolami. I w pewnym momencie dostałam propozycję prowadzenia zajęć muzycznych w żłobku.
W przedszkolach prowadzę tradycyjną rytmikę, tak jak to było od zawsze. Natomiast brakowało mi metod pracy z najmłodszymi dziećmi. Wiedziałam, że ta rytmika u tych maluszków się nie sprawdzi, że to musi być coś innego i zaczęłam szukać, jakie są metody pracy z takimi małymi dziećmi i wtedy trafiłam właśnie na teorię profesora Gordona, która mnie totalnie zafascynowała, więc postanowiłam, że będę w tym kierunku się kształcić. Ukończyłam kurs pierwszego stopnia i drugiego stopnia. No i zostałam certyfikowanym instruktorem tych. Czyli nie można sobie tylko przyjść na zajęcia i śpiewać, nie, tylko trzeba zdecydowanie nie. Nie, lepiej tego nie robić. Te zajęcia są bardzo przemyślane. Muszą być bardzo zróżnicowane, jak i osoba prowadząca powinna umieć nawiązać z dzieckiem relację muzyczną, dialog muzyczny. No i określić, na jakim etapie rozwoju muzycznego jest to dziecko. I jak wygląda to określanie, na jakim etapie jest? No ja znam jakby reakcję, patrząc na reakcję tych dzieci, ja jestem w stanie określić, na jakim etapie audiacji wstępnej, bo tak to się nazywa, jest dane dziecko na zajęciach. Dzisiaj ta muzyka staje się taka bardziej namacalna, jak widzimy. Natomiast kiedy pani decydowała się na drogę artystyczną, muzyczną, no ja pamiętam, rytmika w przedszkolu faktycznie gdzieś tam była, potem były przesłuchania do szkół muzycznych i tak dalej. Natomiast nie było to tak rozpowszechnione, takich metod jakby wtedy nie stosowano. Stąd pytanie, czym pani się kierowała, wybierając drogę, jaką pani obrała? Myślę, że to się zadziało bardzo wcześnie i że decydującą rolę odegrali moi rodzice. Ja od małego bardzo interesowałam się muzyką. To znaczy było to tak, że kiedy byłam mała, to mama śpiewała w chórze kościelnym. Pamiętam, że próby były wieczorem, zaczynały się od 20, a ja nie chciałam iść spać, tylko chciałam z mamą iść na tą próbę, żeby słuchać po prostu, jak oni tam ćwiczą. Więc jako taka mała dziewczynka siadałam sobie na schodach w tej salce i słuchałam tego śpiewu. Potem rodzice postanowili, że nie poślą mnie do tradycyjnego przedszkola i wozili mnie do przedszkola artystycznego, do przedszkola muzycznego. To w jakim mieście? To było w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek. Potem zaczęłam już się uczyć grać w wieku 6 lat. No i dalej ukończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej, drugi stopień szkoły muzycznej, no i akademię muzyczną. No i do dzisiaj się jeszcze dokształcam już w takich węższych dziedzinach, które mnie interesują, z metod, którymi pracuję, czyli między innymi właśnie z teorii profesora Gordona. Na fortepianie pani skończyła te szkoły. Jeżeli ten początek wziął się od rodziców, później już była świadoma pewna droga, żeby gdzieś tam w tym być. I kiedy nastąpił ten moment, że idę jakby w tym kierunku kształcenia dzieci? Czy to się rodziło jakby powoli? Czy ja od zawsze
lubiłam pracę z dziećmi już na studiach. Podjęłam pracę w szkole muzycznej, dostałam kilka godzin i uczyłam, i to mi się bardzo podobało. Przez całe studia miałam jakichś tam swoich uczniów, więc tą pracę pedagogiczną rozpoczęłam no, dość szybko. Nie było takiego momentu, rozumiem, jakby takiego zwrotnego? Nie, nie było takiego momentu. Znaczy ja czułam, że chcę to robić. Czy, no bo jedni pracują w fabrykach, drudzy mają własne działalności, produkowanie gwoździa, na przykład no, prowadzenie Centrum Edukacji Artystycznej wydaje się dość takim no, odważnym pomysłem na życie. Czy po no, pewnym okresie czasu, w jakim Pani się tym zajmuje, uważa Pani, że to jest przyszłościowy biznes, czy też myśli Pani o tym, żeby coś jeszcze modyfikować, zmieniać? Czy to jest to? Znaczy na pewno nie zmienię mojej profesji, ale co pewien czas pojawiają mi się w głowie nowe pomysły na to, co zmodyfikować w mojej działalności i zazwyczaj to wdrażam, bo ja też lubię robić różne nowe rzeczy, ale to zawsze będzie związane z muzyką. Co Pani planuje na kolejne lata? Bo z tego, co pamiętam, jak rozmawiała Pani chyba z jednym z naszych dziennikarzy kilka lat temu w pandemii, to też były jakieś pomysły w trakcie realizacji. Pewne się udały, pewne się pewnie nie udały. Co jest przed Pani? Myślę, mam taki plan, żeby otworzyć nowe zajęcia dla dzieci i byłyby to zajęcia wokalne. Ja jestem po rocznej szkole wokalnej. I widzę, że moim uczniom, którzy grają na instrumentach, ten śpiew sprawia przyjemność i myślę, żeby jeszcze w tą stronę pójść. Czyli muzyka nadal będzie obecna zawsze? Zawsze. Co ta muzyka według Pani zmienia w życiu ludzi? O, zmienia bardzo wiele. Uważam, że muzyka jest lekarstwem na wszystkie nasze smutki. Sama tak mam. Że jak coś mnie gryzie, to mimo, że w ciągu mojego dnia tych dźwięków wokół mnie jest bardzo dużo, to i tak wieczorem siadam do pianina i mi to pomaga. Na pewno nauka muzyki jest szalenie rozwijająca. Rozwija nas wielopłaszczyznowo, to już nawet nie chodzi o sam rozwój muzyczny, tylko taki ogólny, także myślę, że nauczanie muzyki przekłada się też na inne dziedziny. Czy zgodziłaby się Pani z takim stwierdzeniem, które ja być może gdzieś sobie uknąłem kiedyś, że no w muzyce istotna jest harmonia jako podstawa tak wszystkiego i tak samo jest ona potrzebna w życiu i muzyka tę harmonię daje? Zdecydowanie tak. Czy Pani jakby odczuła taką harmonię? No bo mówi Pani o tych dźwiękach wokół. Czy też czasem jest potrzebna cisza jednak w życiu muzyka? Tak, na pewno są takie momenty, że jest potrzebna cisza. Mam też takie dni, że wracam do domu i gdy słyszę, że mąż słucha muzyki, bardzo go proszę, żeby ją wyłączył. Czy muzyka klasyczna, czy każda forma jest w polu Pani zainteresowana? No na pewno nie każda. W końcu ktoś to powiedział, że no tam słucham trochę tego. Trochę nie. Znaczy ja słucham bardzo takiej konkretnej muzyki. Słucham klasyki, słucham jazzu, słucham folka w różnych aranżacjach. Słucham czasami muzyki popularnej, ale na pewno nie każdej. Okay. To jest dość mocno zawężone. Czy bycie artystą pomaga w życiu według Pani? Ja się dobrze czuję w mojej profesji w życiu. Wydaje mi się, że tak, że bycie artystą jakby wymaga od nas dużej pewności siebie, że uczymy się tego, będąc artystą i to w życiu zdecydowanie pomaga. Natomiast każdy muzyk jest troszkę indywidualistą,
I to czasem, solistą. Czasem nie pomaga. Czy jeżeli, jeszcze kontynuując przez chwilę wątek tej muzyki, spogląda Pani na ludzi, którzy zapisują się dopiero do szkół muzycznych, albo zapisują się do jakichś zespołów, orkiestr, no w regionie mamy dużo, chociażby dętych, ale szybko się demotywują, no bo dzisiaj mamy taki czas, że jakby szybko się zniechęcamy. To jakich słów użyłaby Pani, żeby ich przekonać do tego, żeby nie odpuszczali? To trudne jest pytanie. Można motywować takie dziecko, ale jeśli ono tego nie czuje, to ja nie jestem za tym, żeby je do czegoś przymuszać. Można pokazać temu dziecku, co jest fajnego w muzyce. Myślę, że samymi metodami pracy jesteśmy w stanie dziecku zmotywować do nauki, czyli pokazanie dziecku muzyki od innej strony, uczenie przez zabawę jest bardzo dużą motywacją. Natomiast słowami ciężko byłoby mi dziecko przekonać do tego, żeby zostało. Raczej staram się tak modyfikować swoje metody pracy, żeby ten kontakt z muzyką, z nauką muzyki był czymś przyjemnym. Czyli nie jest Pani zdania, że jeżeli dziecko ma talent, to należy trochę jednak je popchnąć? Ja sama miałam mnóstwo kryzysów podczas swojej edukacji muzycznej. To było głównie w szkole średniej, kiedy równolegle robiłam szkołę ogólnokształcącą, czyli liceum i drugą szkołę muzyczną, i to było bardzo trudne organizacyjnie do połączenia. I w tym czasie miałam mnóstwo kryzysów, a moi rodzice mnie przymuszali. A jednak. Przymuszali. I jestem im za to dzisiaj wdzięczna. Bardzo jestem im wdzięczna, bo myślę, że chyba mieli świadomość moich uzdolnień. Myślę, że że na pewnym etapie, kiedy to dziecko jest no już takie w miarę dojrzałe i faktycznie no brakuje nam mało, żeby osiągnąć jakiś cel, czyli no jeśli miałoby to być ukończenie szkoły muzycznej, no to faktycznie być może trzeba to dziecko zmotywować lub też nawet je no przymusić do tego, żeby coś ukończyło. Natomiast jeśli dziecko tego nie czuje, to nie należy tego robić. To jest ciężki temat, bo trzeba mieć absolutną świadomość tego, jakie są te uzdolnienia, no i czy to dziecko, czy to jest dobra droga dla niego. Czy dzisiaj zajmuje się Pani tą edukacją artystyczną szeroko rozumianą, dość też pojęcie, natomiast poza Pani pracą, poza muzyką, co istnieje w życiu Joanny Grygiel? No ja mam dwójkę dzieci, jestem mężatką. Poza pracą lubię spędzać czas w domu, ale bardzo też lubię chodzić po górach. Lubię takie długie, piesze wycieczki, bo mnie to odcina od myślenia o codzienności. Lubię słuchać muzyki. No nie być. I lubię gotować.
przygotowałem sobie dwa cytaty, które znalazłem. To są Pani udostępnione przez Panią. Chciałem, żeby Pani je rozwinęła, to tylko wyciągnąłem karteczkę. Najlepszymi rzeczami w życiu nie są rzeczy. I to jest koniec cytatu? To jest koniec cytatu. Co Pani przez to rozumie? To trochę nawiązując też do tych gór. Najlepszymi rzeczami w życiu nie są rzeczy, tak. Są to na pewno doświadczenia, są to ludzie i są to wspomnienia. Tak to czuję. Wpisują się w to też podróże przede wszystkim. Zdecydowanie tak. Czy te podróże są od niedawna, od dawna, od zawsze? Nie są od zawsze. Są od dłuższego czasu. Bardziej podróż w sensie wyprawy, czy bardziej podróż w sensie mentalnego, psychicznego wypoczynku na plaży? Bardziej podróż w sensie wyprawy, zdecydowanie. Ja jestem z tych ludzi, których interesuje, co jest tam dalej za tym zakrętem. Ciekawość świata. Tak. Drugi cytat, ostatni. Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych. Tak, to jest bardzo dobry cytat. Myślę, że ludzie, którzy są skupieni na samorozwoju, nie mają czasu na to, żeby doszukiwać się jakichś słabszych stron u innych ludzi. Na to, żeby innych krytykować. Bo są zajęci tym, żeby sami nad sobą pracować, się udoskonalać. Co Pani rozumiem na co dzień udowadnia uskutecznie? Staram się. Podsumowując plan na ten rok, jeżeli chodzi o to, co moglibyśmy przekazać rodzicom bądź zainteresowanym Pani ofertą edukacyjną? Mój plan na ten rok to jest w sumie taki jak co roku, czyli chciałabym, żeby grono dzieci, które będą, które podejmą edukację muzyczną, było coraz szersze, żeby sprawiało im to radość i będę starała się najlepiej, jak potrafię, żeby ich tą muzyką zainteresować, żeby ją wprowadzić w ich życie, żeby była ona takim potrzebnym elementem w ich życiu. Czyli z całym sercem polecamy Panią jako nauczyciela. Widzom i słuchaczom też przypominamy, że rozmówczynią dzisiejszego odcinka była Pani Joanna Grygier z Centrum Edukacji Artystycznej w Grodzisku Wielkopolskim, co prawda, ale również w Olsztynie dostępny, więc odsyłamy na Facebooka, link pokazuje się na dole ekranu, a Pani bardzo dziękujemy za Dziękuję bardzo. Poświęcony czas. Do zobaczenia.